Siemanko, dzisiaj jest niedziela, tak więc jest to dzień poświęcony szynszylom. Chciałabym Wam przede wszystkim dokończyć historię mojego stada. Skupimy się przede wszystkim na Typtusiu i Fraciaszce, ale oprócz tego troszeczkę musimy się cofnąć do Arktosicy, żeby uzupełnić pewne informacje. Wrzucę też Wam kilka starych zdjęć, jak wyglądały zwierzaki, kiedy do mnie dotarły, jak to wszystko od początku wyglądało. Mam nadzieję, że się znajdzie też kilka ujęć złączenia Arktosicy i Typtusia. No to co, przechodzimy do zwierzaków. Szyszumie moje, dzień dobry! Zawsze dźwięk otwieranej klatki działa. Dobra, więc na pierwszy rzut oka widzimy opatrzony nos Typtusia. Typtusiu, co ty za kłaki tu masz? Mój Typtuś został wzięty, kiedy miał jakieś 1,5 roku. Ważne było dla mnie to, żeby był rówieśnikiem Arktosa. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Ze względu na to, żeby gdzieś byli właśnie na podobnym takim etapie rozwojowym, ale oprócz tego, żeby obydwoje się razem ze sobą starzeli, że tak powiem, żeby nie było właśnie tej dużej różnicy wieku. Oprócz tego właśnie bardzo marzyłam o czarnym aksamicie, dlatego kiedy zobaczyłam w mojej okolicy ogłoszenie, że właśnie jest rozwiązywane stado i sprzedają tego samczyka, no to od razu podjechałam. No i samczyka. Słuchajcie, Arktosica na początku była Arktosem. Dostałam informację od poprzedniego właściciela, że to jest samczyk. Dlatego szukałam oczywiście jej samca do stada, żeby było stado jednopłciowe, żebym się nie musiała martwić kastracją, sterylizacją i dziećmi. No niestety duży błąd mój polegał na tym, że nie sprawdziłam tego u weterynarza, a polegałam tylko i wyłącznie na słowach poprzednich właścicieli. Jak widać, były one nie do końca prawdziwe. Na pewno wynikało to z braku wiedzy, a nie z jakiejś premedytacji. No ale właśnie. Tak niestety wyszło. Tutaj widzicie pierwsze kąpiele właśnie jeszcze Arktosa. Była jeszcze taką malutką kuleczką, miała więcej tej szarości, teraz jeszcze wybielała. Była na początku bardziej, że tak powiem, otwarta do mnie, w sensie częściej do mnie przychodziła i gdzieś zabiegała o te interakcje, ale też mam tego świadomość, że ona w ten sposób to robiła, bo była samotna. Była samotna i chociaż ja jej zapewniałam gdzieś jakieś to towarzystwo i powiem Wam szczerze, że w życiu bym nie cofnęła czasu. Jestem w 100% zadowolona z tego, że wzięłam Typtusia i że ona tą interakcję może mieć z innym szynszylem, mimo że ze mną ta interakcja jest mniejsza. Te nagrania, które teraz widzicie, są strasznie stare, dlatego zważcie mi ich jakość i w ogóle sposób nagrywania. No ale w życiu się nie spodziewałam, że one kiedyś gdzieś będą dalej mi służyły, oprócz tego, żeby sobie powspominać. Niestety nie mam ich zbyt dużo, bo kiedyś stwierdziłam, że wystarczy mi tego wszystkiego i pousuwałam część zdjęć, wywołałam, resztę usunęłam, żeby sobie po prostu nie gracić pamięci, no i tak to właśnie zostało. Ale wracając do historii. Arktosica była pierwsza, później wzięłam Typtusia, 1,5 miesiąca trwało łączenie. Nie było to zbyt proste, często były gonitwy, leciało futro, musiały przez ten czas mieszkać oczywiście w oddzielnych klatkach i dopiero po tym czasie szynszylki się zaprzyjaźniły, zaczęły przytulać się, spać razem. To było w ogóle niesamowicie satysfakcjonujące, kiedy wkładasz tak dużo pracy właśnie w to, żeby one się zaprzyjaźniły i żeby z nimi było wszystko ok. I po tym czasie widzisz je, kiedy one są nawzajem razem do siebie przytulone. No naprawdę coś wspaniałego. Tak jak wspomniałam, wzięłam Typtusia myśląc, że Arktosica jest samcem, o ten sposób. A więc kiedy zobaczyłam ich pierwszego maluszka, to byłam w szoku. Byłam w dużym szoku, przestraszyłam się, że to jakiś szczur, czy mysz, czy coś wlazło mi. Nie wiedziałam za bardzo nawet, co to jest, bo to takie śmieszne jak dinozaury wyglądało, te małe szynszylki. I przestraszyłam się niesamowicie na samym początku. Ze względu na to, że właśnie śledzę różne fora, to wiedziałam, że samce trzeba od razu oddzielić od samicy, co też zrobiłam, bo samica zaraz po porodzie ma rójkę. Niestety tu ktoś zdążył skombinować, że tak powiem, kolejne maluszki. Wyglądało to wszystko w ten sposób, że kiedy już Typtusia oddzieliłam, oczywiście od razu został wykastrowany, po jego rehabilitacji wrócił, rehabilitacji właściwie w tym okresie spoczynku, bo one wtedy potrzebują mniejszej klatki, żeby nie skakały, żeby sobie coś po prostu nie ponaciągały. Wrócił do swojej rodzinki, wszystko było w porządku, obyło się bez jakichś dodatkowych, właściwie ponownych łączeń, też bardzo troskliwie opiekował się maluszkami, tak więc wszystko było fajnie. Na początku urodził mi się jeden samczyk, później w kolejnym miocie były dwa szynszylki, samiczka i samiec.
Samiczka to była właśnie Fredka. Dostała takie imię ze względu na to, że była od początku dość płochliwa i taka tak bardzo ostrożnie podchodziła do wszystkiego, tak więc tchórza Fredka i zostało Fredka. Była właśnie zostawiłam ją przez wzgląd na to, że była samiczką i mogłam w ten sposób powiększyć sobie stado, a że tatuś był wykastrowany, to już nie było w tym momencie ryzyka, że coś dalej będą się tutaj rozmnażać. Samca nie mogłabym zostawić, no bo wiadomo, mama była tutaj, że tak powiem, zagrożona w tej sytuacji. Pozostałe maluszki posprzedawałam. Trochę teraz szczerze mówiąc żałuję, że ich nie oddałam do adopcji, bo może wtedy gdzieś łatwiej byłoby mi utrzymywać ten kontakt z poprzednimi, następnymi właścicielami. No ale w tamtej sytuacji też właśnie potrzebowałam tych pieniędzy nawet na kastrację samca, na gdzieś te kolejne wizyty z maluszkami i z mamą u weterynarza, no i niestety taką decyzję podjęłam. Myślę, że teraz zrobiłabym to wszystko inaczej. Tak więc tak wygląda historia moich kuleczek. Teraz już są dorosłe. Freciaszek zupełnie nie przypomina tej małej kuleczki, która się wtedy urodziła. W ogóle mam gdzieś album, muszę go znaleźć i w tym albumie są stare zdjęcia. Kiedy to zlokalizuję, to wrzucę te zdjęcia, będę wrzucała właśnie te zdjęcia czy na mojego Facebooka, albo na mojego Instagrama. Także jak Was to interesuje, to zaobserwujcie sobie, będziecie tam mogli to wszystko śledzić. Każdy z moich szynszyl jest zupełnie inny i zupełnie różni się od siebie charakterem. Arktosica jest taka najbardziej niezależna, wyznacza tutaj pewne granice i w ogóle rządzi całym stadem. Tuptuś jest taką ciepłą kluchą po prostu. Jest pieszczoszkiem, który jednocześnie zawsze najbardziej lubi uciekać, ganiać po pokoju, jest najbardziej aktywny. No a tak jak powiedziałam, Freciuszek jest taki najbardziej wycofany, ale uwielbia przesiadywać na stopach. O tak jak tu w tym momencie widzicie. Bardzo lubi się tak usadawiać i przychodzi i siedzi sobie wtedy na mojej stopie. Tutaj też widzicie filmik, jak to mniej więcej wygląda. Wszystkie są bardzo takie chętne do głaskania, uwielbiają jak się je głaszcze, same przychodzą, nadstawiają się. Myślę, że to w dużym stopniu jest kwestia wypracowana, bo nie od początku tak było, ale właśnie kiedy sobie znajdą takie miejsce, w którym one przede wszystkim się czują komfortowo, czyli jakbym je wzięła na ręce i chciała głaskać, to nie będzie im to sprawiało komfortu i przyjemności, będą się wtedy wyrywać, ale kiedy stoją w miejscu, gdzie właśnie czują się komfortowo, to każdy z nich chętnie się ponastawia tutaj na kizianie, zresztą to co widzicie czasami w moich filmach. Tak więc szynszyle to nie są typowo nakolankowe zwierzęta, nie będą za Wami chodzić po domu, czasami można je nauczyć reagować na imię, ale raczej nic więcej. Mimo to trzeba właśnie kochać je za to, jakimi są, dostrzegać te małe, takie drobne, tak właściwie gesty takiej sympatii, które nam okazują, takie jak podgryzanie, przechodzenie, przystawianie się właśnie do głosiania. A tutaj widzicie, jak mnie podgryza, jak ja to zawsze mówię z miłością, bo one między sobą tak właśnie robią. I przede wszystkim, najważniejsze, pamiętajcie, więcej niż jeden szynszyl, tylko wtedy są szczęśliwe.